Słuchajcie, dostaliśmy informację od sapera z Underground Pauschen, że znalazł ciekawą rzecz, jakiś depozyt i chcemy teraz właśnie jechać. Tak, mamy swoje sprawy. Oglądaliśmy różne ciekawe miejsca, a tu nagle taki telefon. Dokładnie. Artur Trącik, zwany saperem. No, postać, z którą wiele lat temu współpracowaliśmy przy kilku fajnych projektach. No podobno ma niezłe trafienie, także pędzimy do niego. No, emocje niesamowite, więc odpalamy maszynę i idziemy zobaczyć, co jest. Tak, tak, chaszcza są niesamowite. Idziemy do sapera właśnie, bo... O, tutaj chyba jest. Jest saper? Jest, 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 mamy, lecimy, kurde, gorąco. Siema, panowie. Siemka, cześć, co tam masz, powiedz mi, bo... Panowie, co ten Dolny Śląsk ma w sobie, że tak tych pasjonatów wszystkich ściąga? Dawno się nie widzieliśmy w ogóle. Co ty mówisz? Artur Trącik, saper. Tak jest, yerba, dobra, nie piliśmy jeszcze. Panowie, ja wam powiem inaczej, przy yerbie, o prawdziwych skarbach. No właśnie. Dziś o prawdziwych skarbach. Tak? Chodźmy, 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 chodźmy. No to dawaj, 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 bo już, wiesz, jechaliśmy. No to musiał do koszulki kolejny skarb dorysować. Dobra, ale nie, to jest jakiś depozyt? Co to jest? Powiedz. O, tutaj większa ekipa. Co może być na Śląsku? Cześć chłopaki wszystkim, tak na szybcika. Cześć, 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 cześć. Pokaż, co tutaj jest. O kurcze. I to z garnka. Kana i garnek. Tego? Tak jest. Ja. I to ty wykopałeś. Tak. Coś niesamowitego po prostu. Takie rzeczy nie zdarzają się co dzień. A nawet można powiedzieć, że ja nie przypominam sobie, żeby wpaść na miejsce, otrzymując taki sygnał po prostu, że saper coś znalazł. Nagle. Jest w ogóle, no, depozyt. Coś niesamowitego. Ale wyobraźcie sobie, no, jakby cały, w tej całej historii, najciekawsze jest to, że ktoś to zaczął kopać i się nie dokopał. Pewno szedł saperką, był dołek z pół metra wykopany, taki dostukany z tej miękkiej ziemi i dokopał się do tej gleby, takiej, nie wiem, 30 cm, takiej ekstremalnie twardego żwiru i odpuścił. Bo widać, wie, że mają taką dziurę przez poszukiwacza walą, tylko sygnał był za mocny. Kopaliśmy... wraz z Maciejem tu ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc. Właśnie, od razu chciałem tylko zaznaczyć, że cała tutaj akcja jest dzięki w sumie gościnności tak Stowarzyszenia jest. Miłośników Górnych Łużyc, która tu ma zezwolenie na prowadzenie badań w tym rejonie. No ale to potrzeba było, że tak powiem, zawodowca, żeby przejść do tego sygnału i go dobić do końca. Nie, no ekipa mnie zaprosiła, wiesz, posiedzieliśmy wieczorem, pogadaliśmy, ale mówię, no to rano gdzieś tutaj w rejon podjedziemy do jakiegoś lasku i połazimy z detektorem, wiesz, no dosłownie czwarty czy piąty sygnał. Zacząłem to kopać, bo no nie dało mi to spokoju, ta głębia tego sygnału. No i co, dokopaliśmy się do tego... Tak, do tego obiektu. Zaczęło się od tej kanki, tak? Tak jest. Czyli to ona tutaj. Ale się... na początku też tak nie wiedzieliśmy do końca, czy to jest kana, bo tu jest w rejonie bardzo dużo bomb się znajduje. I ja no. Nie wiem, czy ktoś kopiąc to nie pomyślał, nie uznał, że to się do bomby nie dokopuje, wiesz? Kana była jeszcze w miarę cała, zanim się do niej dokopaliśmy, tylko przy. Podstukiwaniu ona się strasznie rozlatuje. No ale widać, że tu już stan jest taki dosyć, tak. dosyć zresztą posunięty. Jak to wszystko wyglądało, widać na tym filmie, w pierwszym odcinku wydobywania tego depozytu. No i później po wydobyciu tej kany, zobaczeniu co tam jest w środku, czy przypadkiem, bo to było dla nas też istotne, żeby zobaczyć, czy są te rzeczy, które no jednak by wymagałyby natychmiast jakiejś interwencji, specjalistycznej no, no. jakby podjęcia ze środka, tak? Jakieś tam dokumenty, czy cokolwiek, jakieś archiwa. Co, a w środku co było? Resztki szmat, ta suknia jedynie się uchowała w całości. I później po wyjęciu tego wszystkiego sprawdziliśmy detektorem raz jeszcze, okazało się, że jest drugi sygnał. I drugim sygnałem był ten garnek. Był ten garnek. O, ciekawe było, jak się dotykało, no upadło się, stukało po garnku, to było słychać, że to jest takie puste coś. I podejrzewam, jak ta osoba, która to kopała, by się wcześniej dokopała do tego garnka, to by słyszała, że to, wiesz, nie daje takiego grubego pogłosu, tylko że to jest jakieś takie blaszane. No i udało się w ziemi w środku otworzyć ten garnek, no i to wtedy się zrobiło naprawdę gorąco. W garnku już było zupełnie coś innego. Mokry sen poszukiwacza. Były, no. Nie były stare szmaty, tylko no, zastawa, tak? Tak. Ale... różnego rodzaju, jakieś elementy, głównie no, związane jednak z takimi zastawami, i to chyba dwa rodzaje, jakieś albo trzy nawet, tak? Część srebrnych. Chyba, znaczy słuchaj, pierwsze co, na samej górze zastawy były te rękawiczki skórzane. Ktoś skończył, jak ktoś mówi, jakby położył te rękawiczki na samej górze. To może były cenne po prostu. To też, też tak może być. Prócz rzeczy ze srebra były jeszcze szpulki nici.
I teraz widzę, a nie, to jest resztka jakiejś, a tak, też nici to było, widzisz? I tu masz do tego przyklejone igły jeszcze. Do tej nakładarki do ciastków. Tutaj, i tak, igły są poprzyklejone. Igły są. No taki depozyt po prostu zostawiony przez jakiegoś gospodarza domu, gdzie te przedmioty chował, które były cenne, których być może nie mógł zabrać ze sobą. No bo jeszcze ta kwestia jest tego, że raz odnalezienie takiego depozytu, co jest ta magia tego wszystkiego, tego odkrywania, ale druga rzecz odkrywanie historii człowieka, który deponował. No i wy też się tym pasjonujecie, czyli odkrywaniem losów człowieka. Może się uda coś więcej na podstawie chociaż tych części składowych tego depozytu, po tych inicjałach, które tutaj widnieją, miejscu znalezienia, uda się cokolwiek dowiedzieć więcej. No. Zawsze. Często jest tak, że od przedmiotu zaczynając, no kończymy na jakiejś pasjonującej historii. Czasami mamy historię i szukamy przedmiotu. W tym wypadku właśnie jest tak, że dopiero ta historia się zacznie. No widzisz, no to jest coś niesamowitego. A poza jeszcze inną fajną rzeczą, to już potem zapraszam na ten, na mój kanał, będziemy sprawy prawne tego poruszać, będziemy starali się pokazać, jak to prawnie wygląda, jakie są związane jeszcze w Polsce problemy z takimi depozytami, jak się to odkrywa i tak dalej, i tak dalej. Tak, pod naszym filmem oczywiście znajdziecie informacje i link do kanału tutaj Sapera, gdzie będzie można zobaczyć dokładnie, jak to wszystko po kolei wyglądało. Bo my w końcu przyjechaliśmy już na gotowe. Na gotowce.